Słuchajcie, nie jest za ciekawie. Co ty chcesz, jest świetnie. Ale było branie długie. Słuchajcie, nie, było branie od Wojtka. Chyba też idzie. Ale takie chyba branie. O, burza. Jest, idzie coś, pierwsza ryba. Pierwsza ryba w burze, uwaga. Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, lecimy na PZW. Część osób z was chciała odcinek z PZW na feeder, także dzisiaj właśnie taki materiał spróbuję dla was nagrać. Lecimy na zalew Amo. Nie łowiłem tam jeszcze z kamerami. Bez kamer łowiłem, ale to już dawno temu, naprawdę. Dlatego dzisiaj stwierdziłem, że ja i Wojtek polecimy sobie na zalew Amo. Spróbuję dla was nagrać jakiś fajny materiał i mam nadzieję, że wam się spodoba. Za dużo o tej wodzie nie wiem. Mam ze sobą glinę, zanęty, pinki oraz białe robaki. Może jeszcze kukurydzę sobie wezmę w sklepie, jeżeli nie zapomnę. No i zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że chociaż jakieś rybki uda się wyciągnąć. Chyba że już po miniaturce widać, że coś tam fajnego złowiłem. Będziemy lecieć na dwie wędki, bo tylko ja mam kartę, dlatego ja jedną wędkę, Wojtek jedną wędkę. Ja lecę na fiderka standardowo, a Wojtek prawdopodobnie albo metoda, albo fider. Zobaczymy. Wojtka jeszcze nie ma ze mną, bo zaspał niestety. Zdarza się mi w sumie często, ale tak, czekamy na Wojtka, lecimy na zalew Amo. Naprawdę u mnie jest ostatnio tak słaba pogoda, że po prostu nie mam kiedy nagrywać dla was materiał. Nie wiem czy słychać, ale dosłownie przed chwilą przestała być burza i przestało padać. Widzicie tamto? To przed chwilą przestało, a nadal grzmi. Dlatego wziąłem ze sobą parasol. Mam nadzieję, że Wojtek też weźmie parasol, bo może być różnie. Mam nadzieję, że burzy nie będzie, bo w prognozie ma przestać lać i przestać być burza o 9. Jest koło godziny 7.30. Lecimy najpierw do Biedronki, jeszcze zahaczymy tam jakieś sklepy. No i myślę, że koło 8.00-9.00 będziemy już na miejscu. Ja już się pakuję i widzimy się, jak już będzie Wojtek. Dobra ludzie, słuchajcie, jesteśmy już nad stawami. Wojtek sobie szama. Szama. I ogólnie wybieramy jakąś miejscówkę. Nie tu, drzewo. Tu nie, tu na pewno nie, chodź dalej. Ogólnie wszędzie jest woda, wszystko jest mokre. Takie burze u nas były. Dobra, słuchajcie, mamy takie fajne miejsce. Naprawdę sztos, bez żadnych drzew. Chyba jedyne w okolicy takie miejsce. Teraz lecimy po sprzęt. No i będziemy sobie tu łowić, już się nawet ryby spławiają. Pan, nawet podpórka jest. Patrzcie, nawet podpórka jakaś dziadkowa. O, i grzmoty są. O, i burza. Wszystko super jest. Wow. Jak tu jest ślisko, stary. Dobra, więc słuchajcie, jesteśmy już na miejscu po prostu swoim, rozstawieni. Robimy zaraz zanętę. Ja już sobie taki centralny rzut zrobiłem mniej więcej tam i tam będę łowił. Oczywiście na razie bez zanęty w koszyku i bez przynęty na haku. Zaklipsowane miejsce tutaj ogarnięte. No i teraz zaczynamy rozrabiać zanętę. Patrzcie, Wojtek szykuje system. Bo bez zanęty zarzuca na dwa białe robaczki. Zaraz coś złowię. Dobra, a więc słuchajcie, rozrobimy sobie teraz zanętę. Jako zanęta będziemy używali karpia Amura. Głównym celem zasiadki jest ryba. Jakakolwiek ryba. Szczerze mówiąc, na tym zbiorniku mało razy łowiłem. W ciągu 2 lat, może 2 razy. Także tak. Do zanęty będę dodawał glinę rozpraszającą. I tak działamy. 2 fiderki, Wojtek też sobie fidera zrobił. Robię całkiem sporo, całą rozrobię tą zanętę. Nie będziemy się bawić cała z takimi fajnymi, większymi frakcjami. To może większą rybkę nam przywołać. No i trochę tej gliny. Mówiąc trochę, to pewnie zrobię 50 na 50. To jest 2-kilogramowa glina rozpraszająca, także... O, coś takiego. Trochę dodam jeszcze zanęty drugiej, żeby lepszy kolorek miała. Dobra, 1,5 kilo zanęty karp Amur. Szczerze mówiąc, mogłem tą glinę dodawać stopniowo, a nie tak od razu.
No trochę ciemna jest ta zanęta, ale tak te frakcje i to wszystko widać dobrze, także nie będzie źle. Na początku jakieś 3 koszyczki dam samej zanęty, podnęcę sobie miejsce, a później już będzie normalnie łowione na białe. Na początku na białe zacznę. Oczywiście tutaj do zanęty zaraz dodam trochę tych białych robaków i trochę pinek, żeby to wszystko fajnie wabiło. Sporo zanęty, to muszą być jakieś ryby, no. Bez ryb Wojtek nie wracamy. Dobra. Dobra, zanęta dobrze się klei. Teraz dodam pinek i białych robaczków, które mam tutaj świeże. Wczoraj kupione. Trochę dodam, nie będę jakoś mega dużo dodawał. Białych dodam troszkę więcej, bo jest ich więcej. O. No i przemieszać to tylko. Ale śmierdzą te białe robaki. No, na masakrę. No dobra, może będą wabiły ryby lepiej. O, dobra, i coś takiego. Taka zanęta. Zobaczymy, mam nadzieję, że się sprawdzi. Wygląda obiecująco. Ale ręce czarne. Dobra, słuchajcie, Wojtek już sobie zrobił zestaw, rączki czarne. I słuchajcie, miał branie na te pinki, co zarzucił sobie wcześniej. To były białe robaki. A, no białe robaki. Zarzucił bez koszyka, teraz wyciąga, nie ma nic. No, ale zestaw sobie zrobił. Na haku masz pineczki dwie, no, tak? Tak, dwa. Dwie pineczki, ja sobie na białe robaczki zacznę. Dobra, słuchajcie, zaczęło trochę padać. Jak na razie przykryłem tylko rzeczy tutaj, jak widzicie, parasolem. Za bardzo nie mam jak wbić tego parasola w moim miejscu. Dlatego tylko rzeczy są pod parasolem. Trochę grzmi. No ale cóż, jakoś damy radę. Już jeden rzut zrobiłem, robię takie dwa rzuty jeszcze. I będę łowił w tamtym miejscu, gdzie oddałem rzut. Mam na klipsie, także wszystko będzie punktowo. Wojtek tam sobie jakoś parasol rozłożył, ja nie wiem, czy dam radę w moim miejscu. Ale zobaczymy. Może i da radę jakoś go tam rozłożyć i wbić. Chodzi głównie o wbicie. Wszystko punktowo, jedno miejsce, niedaleko brzegu. Haczyk 16, także drobnicę nawet może brać, w razie czego zmienię na 18 bądź 20, jeżeli sama drobnica wejdzie. No ale liczę też na jakieś lekko większe rybki, bo wiem, że tutaj jest masa ryby. Są większe, także no zobaczymy. Ależ pięknie, to ładny ten staw jest bardzo. Pogoda nie dopisuje. No ale podobno im gorsza pogoda dla wędkarza, tym lepsza dla ryby. Czy to się sprawdzi? Zobaczymy. Założę sobie jednego białego robaczka, jedną małą pineczkę. Na takie czerwone pineczki lubią brać poteczki. Dlatego coś takiego. Przypon 70 cm jak na razie. Później w razie co zmienię na mniejszy albo większy. Będę kombinował, jak się nic nie będzie działo. Słuchajcie, nie jest za ciekawie. No ty chcesz, jest świetnie. Będziemy musieli chyba przeczekać chwilę. Ja tu mam miejsce już ogarnięte. Wbiłem jakimś cudem ten parasol. Przykrywam wszystko, żeby mi nie zamokło. I wchodzę tu, bo leje jak z cebra, co w sumie widać. Ale i tak przerzucam zaraz. Dobrze, że udało nam się to parasole wbić. Wojtek, co by było, jakbym ci powiedział, żebyś nie wziął parasola? Byście się musieli chyba pod jednym gnieździć, we dwójkę. No ale dobra, mamy parasole. Wszystko jest ogarnięte. Czekamy na rybę, no. Wędkarz deszczu się nie boi. Słuchajcie, było branie już u Wojtka. Niestety GoPro mi coś odwaliło i nie chciało się odpalić. No ale cóż, takie życie. Na białe robaki. Na białe robaczki. Także nie jest źle. Pierwsza oznaka ryby była, w sumie już druga. Ale było branie długie. Słuchajcie, nie, było branie u Wojtka. Chyba też idzie. Ale takie branie. O, burza. Jest, idzie coś. Pierwsza ryba. Pierwsza ryba w burze, uwaga. O kurde, coś małego. To jest poteczka chyba. Da, poteczka. A, jest pierwsza ryba. Jest. Na dwa białe robaczki. To mi się poteczka. Pokaż poteczkę. Fajnie. Dobra, odkracz ją, pokaż. Zaprezentuj poteczkę.
Mała, ale jest pierwsza. Jest pierwsza ryba. Bez ryby nie wrócimy. Cyk, pięknie. Słuchajcie, było branie. Delikatne, ale było. Tak jakby jeszcze raz pociągnęła, to od razu mogę zacinać. Chyba coś idzie. Idzie. Idzie coś. Idzie coś? Nie. Puściło. O kurde. No nie, patrz! Kurde. Jakie małe! To jest płotka, ta płotka. Co jest? Ja myślałem, że to puściło, bo na początku czułem, ale później mówię, nie no, za delikatne. A jednak jest. Płoteczka, no dobra, no pierwsza ryba. Kurde, spadnie, w burze. U mnie. To mi się podoba. Jest, słuchajcie, i płoteczka. Malutka, bo malutka, ale jest. Piękna rybka. Pierwsza dzisiaj w burze. Hop! Patrzcie w ogóle, jak się rozpadało. Miało 9 przestać padać, a jest już po 9 dawno. No i pada. Mi to, szczerze mówiąc, trochę się zimno robi przez to padanie. Mam ciarki na skórze. No ale jest dobrze, jakieś tam rybki wpadają, także nie jest źle. Później jak przestanie padać, pewnie będzie więcej brań. No bo zawsze tak jest, że jak się rozpogodzi i wyjdzie słoneczko, to lepiej te rybki biorą. No ale cóż, jak na razie czekamy. No i leje ostro. Pewnie słychać. Branie, 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 patrzcie to! Ło! O kurde! Lekko większa ryba. Słuchajcie, jest ryba. Ja mam tu podbierak, dam radę. Lekko większa, nie jest jakaś gigantyczna, ale jest lekko większa, powiem. Oj, walczy, walczy, ty. Co to jest? Walczy. Jak walczy śmiesznie. Leszcz! Ej, no myślałem, że przez chwilę już leszcz. Taki czarny. Ale większy już, to mi się podoba. Ja też przez chwilę myślałem, że jakiś lin. Przez chwilę myślałem, że lin, ale no mamy leszcz. Większa rybka w końcu. Słuchajcie, jest większa nieco rybka. Walczy strasznie. W podbieraku, szamoczy się. Piękny leszcz. Dobra, lecimy z nim do wody. Leszczyk z PZW. Było, ucichła na chwilę woda. Deszczyk. I po ubraniu, jak ściągnąłem rybę, od razu się rozpadało z powrotem. Jest branie, słuchajcie, jest branie. Nie wiem, czy mamy... Mamy coś małego, bardzo małego. Idzie coś małego. Zaraz zobaczymy, co to jest. Płotka. W sumie nie taka mała. Ale teraz jedziesz z tymi rybami. A, słuchaj. Wnęcone miejsce, weszły. Jest kolejna płoteczka, ta już ładniejsza. Patrzcie, taka oto płoteczka na dwa białe robaczki. Hop. Słuchajcie, patrzcie, co się stało. Ja sobie zwijam zestaw, nic na haku nie ma, a jest, uwaga, uwaga, łuska. Łuska ryby, taka malutka, na czubeczku haka, łuska ryby. No cóż, śmiesznie. Ależ branie było, no nie! Jest ryba, ale słuchajcie, było tak atomowe branie, nawet GoPro nie potrafiło mi się odpalić przez chwilę. I taka ryba? Taka płoteczka nieduża. Co, to nie jest płotka, to jest... Kleń. Kleń chyba? Tak. Co? Klenik! Ja nie mówię. Ale jaja! Te to potrafią uderzyć. No słuchajcie, prawdopodobnie klenik, tak mi się wydaje. Ładny, ładny, malutki bardzo, ale ładny, fajny klenik w burze. Lecimy z nią do wody. Hop. Wojtek zaciął rybę. Ta, siedzi też. Jest. Wreszcie normalne branie było, a nie takie pojedyncze stuknięcie. Pewnie mała płotka. Malutka płotka? O, ja miałem branie. A nie, to chyba kaczki. Płoteczka. No. Jest i płoteczka. Przynajmniej druga ryba. Ważne, że coś się dzieje. Jest płoteczka. Siup. I nie ma płoteczki. Nie wiem, czy coś nie siedzi. Jeżeli nic się nie będzie działo przez chwilę, to zaraz sobie to zatniemy. Ło, jaki błysk był. I branie. Kurde. Jak walnęło. Co jest? Chyba coś siedzi. Coś niedużego. Ale siedzi. Nie, no jest, ale coś niedużego. Co to jest? Zaraz, zobacz, co to jest za rybka dokładnie. Leszczyk albo krąpik? Nie, to będzie leszczyk. No możliwe, że leszczyk. To leszczyk jest.
Ależ grzmoty. No cóż, tym razem mniejszy leszczyk. Hop. Od razu do wody. I lecimy dalej. Branie było. Słuchajcie, jakie branie było Wojtka. No. Ja sobie nakładam robaki, nie zdążyłem nawet po kamerę sięgnąć. Ale jest rybka u Wojtka. Puteczka. Wow. Ale ta już ładniejsza. No. O, ta jest ładniejsza. No. Chyba coś idzie. Coś idzie. Ale czy masz takie mocne pobrane? Mocne. Co to? Fajne. Słuchajcie. Ładna poteczka. Całkiem, całkiem. No słuchajcie, jest fajna całkiem poteczka. Całkiem fajna. Lecimy z nią do wody. Hop. Chyba idzie. Ta idzie. Idzie? Idzie. Ej, jest. Ładna chyba. Jakaś ładniejsza może. Nie, może nie. Ale jest. Pa jak się pluszcze. No, idzie ładnie. Ale nie mówcie, że znowu płotka. Znowu płotka. Płoteczka. Ale nie taka najmniejsza. Ładna. Chłopcy ją wpuścił do pudełeczka, jak się mieli. A ja bym chętnie takie dostawu wziął, ale ona jest wymiarowa w sumie na pewno, ale nie mam jak. Nie mam siatki ani nic. Fajna płota. Kurczę, no było branie. O, jest. Ale tak delikatne. Pa. Siedzi coś. O kurde, wreszcie ryba. Po przerwie w końcu. Ale coś mniejszego. No w sumie nie taka mała poteczka. Ale definitywnie one biorą z opadu. Patrzcie, taka rybka. Fajna poteczka. Hop. Sary, no nie ma robaków. No za każdym rzucie zjadają robaki. O co chodzi? O słuchajcie, ależ branie było. Dwa potężne, bardzo potężne ugięcia. Naprawdę te brania tutaj to są atomowe wręcz. Małe ryby, a na tych szczytówkach właśnie o tym mówiłem. Fajnie widać. Nie wiem, czy coś idzie. Chyba idzie coś małego albo nic. Coś ale małego, o kurde. Nie, to jest poteczka bardzo malutka. Ale no, takie ryby, a jakie branie widać, naprawdę. Ten Big Bull Fiderek to całkiem nieźle się sprawdza. Słuchajcie, jest ryba u Wojtka. Wreszcie. Wreszcie, rozchmurzyło się, już jest słoneczko. I ja się rozchmurzyłem od razu. No, proste, że tak. Uwaga, płotka na 100%. Płotka. No ja nie umiem innego gatunku dzisiaj złowić. Ale wreszcie fajne branie było. No jest Wojtek z rybką. Nie są to najmniejsze, ale są. Patrzcie, słuchajcie, biedny motylek zamoczył się w wodzie i pływał i się topił, ale wyciągnąłem go pod bierakiem, no i żyje. O kurde, ale salto zrobił. No ale żyje. Posadzę go gdzieś na trawce, żeby sobie siedział i jak wyschną mu skrzydełka, to odleci. Słuchajcie, ludzie, miałem branie i to dosłownie odwróciłem się, oj, jest dalej. Odwróciłem się i zaczęło brać. Wojtek mi mówi: poczekam chwilę, może zacznie coś więcej się dziać. Dobra. Idzie. Coś tam jest. Idzie ryba. Chyba. Nie no, idzie, ale mała. Uuu! Nie taka mała. I to nie jest wzdręga? Zaraz ci powiem. To wzdręga. Wzdręga? Tak, to jest wzdręga. Czwarty rodzaj ryby. No. Nieźle. O, mamy taką piękną wzdręgę. Może nie jest jakaś ogromna, ale zawsze wzdręga. Lecimy z nią do wody od razu. Hop! Czwarty rodzaj ryby. Sporo pinek mamy w zanęcie. Jest naprawdę potężna. Zanęta. Może jakiegoś karpika by się udało dzisiaj złowić, mam nadzieję, bo patrzcie, ile tu jest dużych frakcji. Kukurydza, różnego rodzaju pszenica i tak dalej. O! Chyba idzie. Siedzi? Chyba i siedzi. Siedzi. Jasne, że siedzi. Siedzi. O, i to nawet może będzie taka 10 cm. O kurde, szalejesz, Wojtek. Ja tak lubię. Pa. O! Fajnie, o, że inny rodzaj ryby.
Kolejna poteczka. Jest Wojtek z rybką. Idealna na patelnię. Nie no, żartuję. Kaczen wypuść. Szła. Idzie? Idzie. Ty kurde, co jest? Ciągniesz mo... Nie ciągnę. Daniel, ciągnę twoje. To co jest? Ej. Patrzcie, ja mam... Ej, kleń. O kurde, drugi. Jest i u mnie. O kurde. To jest moja? Tak, to jest chyba moja. Tak, to jest twoja. Pa, jaki dziwny. A ten jest boleń? Ej, klenie nie mają takiego pyska wywalonego. To jest boleń stary chyba. Jak boleń? Chyba tak. Zaraz sprawdzimy. Dobra, słuchajcie, jednak to co złowiłem wcześniej to był boleń, bo teraz sobie sprawdziliśmy. No, zdaje się, że mój pierwszy boleń w życiu. Bardzo duży, duża ryba. No ja jeszcze sprawdzę zaraz w internecie dokładnie. No, jeszcze klenia zobaczymy. No nie wiem, przy takich małych rybach można się mylić. No to... Rośni. Jest, chyba idzie. No nie wierzę, to jest niemożliwe. Idzie ryba? Tak, chyba idzie. Idzie. Coś. Ej, co się stało teraz? Idzie, no kolejna poteczka. Poteczka. Ale połknęła. Jest i poteczka u Wojtka. Fajniutka. Szła. Dobra, zaczynam zobaczyć, cokolwiek jest. Jest ryba. Coś ciągnę. Łódka? Zaraz ci powiem. Chyba tak. Taka fajna poteczka na 3 białe robaczki. No słuchajcie, już trochę rybek połowiliśmy. Ale powiem wam, że w takim tempie to nam nie starczy zanęty. Patrzcie, już nam się tutaj kończy zanęta. A my same malutkie ryby na koncie. Wojtek, co to jest? Nie wiem co to jest. Ale teraz złowię karpę. Siedzi ryba cały czas, no nie wierzę. Idzie ryba Wojtka. Mówiłem, że będzie karp. Mówiłem. Gdzie to masz tego karpia? No tu, nie znasz tego gatunku? Nie. Karp. Widzisz czerwone oczy, zielone karp płetwy. Pociągnę. Idzie Wojtek z karpiem. Fajne te karpie tutaj. Dobra, i do wody. No jest, mówiłem. Gdy ściągam zestaw i czuję, że mam rybę. Jest, okoń. Poteczka. Ale tak, poteczka. Mała poteczka. To dlatego nie czułem nic. Nie było widać ani na szczytówce, ani nic, tylko takie lekkie drganie o, poczułem, ja jak ciągnąłem. Ole, brało! O, i chyba siedzi ryba. Myślę, że to będzie lin. Puściła, no szkurde, lin był. Branie miałeś, to jakie ostre, chłopie. Chłopie, tnij to. Mam rybę. Mam rybę. Jest ryba. Mówiłem, że... Ryba, a ty nie ma. No bo nie było. Ona dopiero teraz złapała. Tak, przyszła z powrotem. I uwaga, co to będzie? Płaci. Ej, ładna. Fajna. Ładna nawet. Jedna z większych dzisiaj. Dawaj tu rybę. Och, piękna płotka. Zielone oczy, czerwone płetwy. I lecimy do wody. Hopa. Wow, Wojtek z brani. Siedzi. O, nie wiem czy nie puściła przypadkiem. Nie puściła. Ale jakie piękne branie było, widziałeś to? Nie. Nie? Nie. Jak to nie? Ale pewnie płotka. No, a nie, płotka. Płotka, ale większa. Pa, jaka ładna. Ładna, całkiem. No, zarąbista. Jest ryba? Nie ma ryby. Nie ma? A nie, czekaj, jest. Jest ryba. Jest. Wojtek ciągnie rybę idealnie, jak ja zarzucałem wędkę. O, kolejna poteczka. Ja nie mogę, jaka mała. Idzie ryba. Słuchajcie, mamy to. Idzie to płotka. I to całkiem fajnie walczy, jak na małą rybę. Co to jest? Uuu. To jest całkiem ładna płotka. Ty nie wiem, czy nie jakaś największa. Słuchajcie, piękna ryba. Lecimy z nią do wody. To szła. Jest Wojtek z rybą kolejną. Serio? Płoteczka malutka. Maleńka. Wrzucę ją do wody. To szła. Dobra, słuchajcie, a więc niedługo będziemy zawijać do domu. Trochę tych płoteczek już nałowiliśmy. Inne rybki też wpadły, ale no tych płoci jest tyle, że już nawet nie pokazuję wam ile jest ich, bo
Naprawdę jest ich od groma. Fajnie, że przynajmniej da się coś połowić. Jak na PZW, bardzo, bardzo fajnie. Robimy challenge, że łowimy do końca zanęty, a zanęty już nie zostało za dużo. Może jeszcze jakieś rybki wpadną, zobaczymy. Idzie. Idzie ryba. Słuchajcie, mamy to. I ty to płotka. I to całkiem fajnie walczy jak na małą rybę. Co to jest? Uuu. To jest całkiem ładna płotka. Ty nie wiem, czy nie jakoś największa. Słuchajcie, piękna ryba. O, mamy poteczkę, całkiem przyzwoita, powiem wam. Ładna. Lecimy z wypuszczaniem. Poszła! Brańsko, cały czas jest jakieś brańsko. Delikatnie co chwila bierze. Moim zdaniem już powinna siedzieć, ale dla pewności jeszcze chwilę odczekał. No. Jest. Mamy to. Coś tam idzie. Chyba coś fajnego. A. Zaraz zobaczymy. No, poteczka. Całkiem fajna, ale nieduża. Papa rybko. Poszła. Bra nie było od razu z opadu. Jakby jeszcze raz tak pociągnęło fajnie, to mógłbym ciąć w sumie. O, Wojtek, jak ci szarpie! No nie gadajcie, że nic nie ma. Nie ma. Co ty gadasz? Już chyba, nie wiem. Nie, jest coś. Ale to jest mega małego. Nie no, takie małe to nie jest. Ło, gdzie to jest? Jest coś? Chyba się idzie. Ta, idzie. O. Idzie ryba. Największa dzisiaj. Tak? No. Pa, pa jak walczy. Ależ idzie, słuchajcie. Ło. Ło cię, panie. Jaki okoń. No i jest rybka kolejna. Dobra, więc to by było na tyle w tym materiale. Według mnie super wyprawa, fajnie sobie połowiłem na fiderka. No jakichś ogromnych ryb to nie było, ale fajnie, że chociaż coś połowiliśmy. Jak ci się podoba ten staw? No naprawdę, jestem tu pierwszy na tym, raz na tym stawie i jest naprawdę świetnie. No a więc tak jak mówiłem, wyprawa była super. Jeżeli wam też się podobała, to piszcie w komentarzu. Możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, bo aż tyle procent osób, które mnie oglądają, nie ma u mnie subskrypcji. Także zachęcam do subskrypcji, bo lecimy po 30 tysięcy. A jeszcze zapomniałbym. Wbijajcie na Instagrama, tutaj macie nazwę. Oraz do tego pana macie wszystkie linki w opisie. A już się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.